To wydarzyło się, gdy miałem 16 lat i nigdy nie pomyślałbym, że coś takiego mogłoby mi się przytrafić. Byłem w bibliotece i szukałem działu książek science fiction i fantasy. Gdy przeglądałem zamyślone książki, nagle ujrzałem dziwnego faceta. Miał na oko z 50 lat. Był jednym z pracowników biblioteki, więc zapytałem, gdzie znajdę dział fantasy. Wtedy on, nie odzywając się słowem, po prostu wskazał dział palcem. Podziękowałem mu i starając się nie patrzeć mu w oczy, poszedłem do działu, którego szukałem. Znalazłem książkę o tytule Gwiezdne Wojny. Byłem podekscytowany, wypożyczyłem ją i wyszedłem. Do domu miałem jakieś 15 minut piechotą. Po 10 minutach drogi odwróciłem się za siebie i zauważyłem samochód, którego kątem oka widziałem od dłuższego czasu. Byłem przekonany, że mnie śledzi. Poczułem się bardzo niepewnie. Zawsze zwracałem uwagę na takie rzeczy, ale ten van wyglądał wyjątkowo podejrzanie. Wyglądał, jakby był spalony. W końcu van podjechał do mnie. To było przerażające przeżycie. Gdy kierowca uchylił szybę, ku mojemu zdziwieniu ujrzałem tego samego faceta, którego spotkałem pół godziny wcześniej w bibliotece. Zapytałem, dlaczego mnie śledzi, a ten odpowiedział, że chciał się upewnić, że wrócę bezpiecznie do domu. Wiedziałem, że kłamie. Nic wtedy nie odpowiedziałem. Wróciłem do domu i powiedziałem rodzicom o tym, co mi się przytrafiło. Tata powiedział, żebym jeździł wszędzie samochodem, niezależnie od tego, jak mam blisko. Myślałem, że to już koniec, ale najstraszniejsza część tej historii dopiero się zacznie. Tego samego dnia w nocy grałem na konsoli. Byłem bardzo skupiony na grze. Wtedy usłyszałem pukanie w okno. Odsłoniłem zasłonę i pewnie domyślacie się, kogo zobaczyłem. Tak, to był ten sam koleś z biblioteki. Jednak tym razem w swojej dłoni trzymał rewolwer. Nie wiem, skąd wzięła się we mnie ta odwaga, ale ruszyłem w stronę okna, otworzyłem je i z całej siły uderzyłem go w twarz. Od razu po tym pobiegłem do sypialni rodziców i powiedziałem im, co się stało. Moja mama natychmiast zadzwoniła na policję, która przyjechała w niecałe 10 minut. Znaleźli mężczyznę ukrywającego się w krzakach w naszym ogródku i go aresztowali. Niedługo później dowiedziałem się, że wcale nie był pracownikiem biblioteki. Na swoim koncie miał wiele przestępstw, takie jak napady, włamania, a nawet gwałty. Gdybym wtedy nie zareagował tak, jak zareagowałem, prawdopodobnie zostałbym kolejną z jego ofiar.